Dużo rzeczy jest mówionych. Z niedzieli na niedzielę jest coraz więcej rzeczy mówionych. Jedne są powtarzane, inne są przypominane, inne są nowe. Wiecie, za każdym razem, gdy się słucha osoby, podejrzewam, że wiele z was miało w ogóle różne myśli. Tak, to jest dobre, o tym myślałem, z tym miałem sen. Wtedy z tą osobą o tym gadałem. Jak jechałem autem, to mi się to w ogóle wyświetliło, to co o tym tu jest gadane. To jest ważne. Tylko ważne również jest to, żeby to tylko nie zostało na takiej płaszczyźnie, że to zostało powiedziane, tak, wiem, super. I mija kolejny tydzień, przychodzi niedziela i znowu jest wiele ważnych i wartościowych i prawdziwych rzeczy mówione. Tylko jeśli my w ciągu tygodnia nie zdążymy, że tak powiem, zaprzyjaźnić się z tym, co było mówione, oswoić, przyswoić, pochylić się nad tym, zastanowić, to to wiecie, to dzisiaj jest, a poniedziałek, wtorek, środa, natłok zdarzeń, wszyscy jakieś tam obowiązki mają, jeśli nie znajdziemy czasu na to, żeby zastanowić się, porozważać w ogóle tego, co było mówione, co było głoszone, co było śpiewane, bo mówiąc tutaj o naszych spotkaniach, nie mam na myśli tylko to, że ktoś bierze mikrofon i tu wychodzi, ale podczas uwielbienia są równie ważne rzeczy mówione. I to wszystko ma znaczenie, jeśli my się nad tym nie zastanowimy, nie wgłębimy się w to, to to będzie po prostu uciekać. Bo to, że słowo zostało powiedziane i słowo wraca, póki nie zrobię roboty, jasne, na to wszystko mówię amen, bo tak powiedział Bóg, więc nie mam prawa się z tym nie zgodzić. Ale to dalej od nas zależy. Co my z tym zrobimy? Czy my się nad tym pochylimy? Czy my to zrozumiemy? Czy my to złapiemy? Czy zgodzimy się z tym sercem? Czy to będzie tylko tak, amen, aleluja, a za tydzień znowu będzie na nowe rzeczy, amen, aleluja. I minie pół roku i co? Jeśli nie pochylimy się nad tym, to to się nie zakorzeni. A to musi się zakorzenić, bo to są ważne rzeczy. Tu zawsze były głoszone ważne rzeczy. Teraz również są ważne rzeczy i będą dalej ważne rzeczy. Tylko żeby te ważne rzeczy miały wydźwięk w naszym życiu, to my musimy się z tym utożsamić. Musimy mieć czas, musimy, podkreślam, wygenerować w swoim tygodniu czas na to, aby usiąść, zatrzymać się, przypomnieć, pomyśleć, porozważać, modlić się nad tym tematem, w ogóle medytować.